co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania, zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Johna! Tutaj jestem! Zejdę tam po ciebie! Nie! To zbyt niebezpieczne! Dam radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Zostań tam! Muszę przeskoczyć! Tak, w porządku. Chwyć mnie za rękę. Mam cię. Niech cię, Larry. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. Coś tu jest. Obraz o tematyce religijnej. Bardzo szczegółowy i wysadzany kamieniami szlachetnymi. Wygląda na bizantyjski. Może pochodzić z X wieku. Treść pasuje do legendy o proroku. Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo. Prorok. To tutaj. Tata miał rację. To niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi. Już tu są. Muszę tam wejść.
Niech to. No świeć. Tutaj stoczono bitwę. Armia przeciwko pielgrzymom. Zakon Trójcy. Jest. Pusto. Nic tu nie ma. Nie. Nie. Coś przeoczyłam. Tutaj jest. Ustawić ładunki! Grobowiec proroka. Nareszcie. Artefakt? W środku. Miejmy nadzieję. Otwórzcie to. Ostrożnie. To może być zabójczo niebezpieczne. Kim u diabła jesteś? Jesteś inteligentną kobietą. Zdaje mi się, że już to wiesz. Trójca. Gdzie jest artefakt? Nie wiem, o czym mówisz. Nie igraj ze mną! Przyszliśmy tu za tobą. Słuchaj. Grobowiec był pusty, gdy tu przyszłam. Nie było w nim ciała, ani tym bardziej żadnego artefaktu. Na ziemię! Ah!
to jest? Johna! Laro! Mam ci tyle do powiedzenia, nie wiem. Znalazłaś grobowiec proroka? Tak, ale ktoś mnie śledził. Kto? Co takiego? Ludzie, którzy mówią o sobie trójca. Próbowali mnie zabić. O co tu do cholery chodzi? To wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefaktu, którego szukał twój ojciec? To nie wszystko. Na grobowcu znalazłam ten symbol. Wiedziałam, że gdzieś go już widziałam. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy doznałam olśnienia. Widziałam go tutaj, w jednej z książek taty. Posłuchaj. Zaginione miasto Kityerz. Podobno zniknęło gdzieś na Syberii, około XII wieku. Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol. Laro. Jeśli boskie źródło jest ukryte w ruinach zaginionego miasta Kityerz i czeka na odkrycie, to muszę tam jechać. Na Syberię? Żartujesz sobie? Pomyśl tylko, gdyby artefakt naprawdę pozwolił nam odkryć tajemnicę nieśmiertelności, wszystko wyglądałoby inaczej. Choroby, cierpienie, śmierć znikną. Czy ty słyszysz, co mówisz? Johna, tyle razem przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Tacie nie udało się wpaść na trop Kityerzu. Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz. To wszystko, co mam. Nieprawda! Gdybyś pomyślała spokojnie przez 5 minut, może byś to zrozumiała. Johna? Przestań! Rzuć książkę! Nie powstrzymasz nas! Niech to, Laro. Co my teraz zrobimy? Ja ich tu naprowadziłam, Johna. Jeśli boskie źródło istnieje, musimy dotrzeć do niego pierwsi. Ruszamy na Syberię. Laro, jesteś tam? Znalazłem schronienie. Johna! Johna! Jeśli mnie słyszysz, zawróć. Nie próbuj mnie szukać.
Muszę zrobić to sama. Muszę znaleźć schronienie. Ludzie przetrząsają ruiny w górach. Jeśli artefakt tu jest, znajdziemy go. A co z ocalałymi? Dalej stawiają opór. Ale wkrótce opanujemy sytuację. Dobrze. Trójca wierzy w twoje możliwości. Trójca... Chciałabym, aby ten ból nie był tak znajomy. To jak patrzeć staremu wrogowi w oczy. On chce mnie złamać. Chce, abym położyła się i umarła. Ale nie zrobię tego. Nie mogę. Tutaj coś jest. Inaczej trójca nie zapuściłaby się w to mroźne piekło. Mam tylko nadzieję, że Johna jest cały. Że znalazł drogę z powrotem. Ja nie mogłam znów narazić go na niebezpieczeństwo. Po prostu nie mogłam. Nie mogę znów go stracić. Ból byłby nie do zniesienia. To moja własna ścieżka. Muszę przemierzyć ją samotnie. Potrzebny mi mocniejszy łuk. Bizantyjska galera wojenna. Skąd u diabła się tu wzięła? Gotowe. Umrzemy tu przez Karaldusa i szaleństwo zakonu Trójcy. Mój statek już nigdy nie wypłynie na żadne wody. Zimą zapuściliśmy się za daleko na zlodowaciałe morze. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Nie jestem waszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tamtych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć.
Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Co tam się dzieje? Nie wiem, czy uda mi się zatamować bycie. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zawód. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć części zamiennej. Miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak, ale... Nie. Nie rozumiesz. Nie. Jak mógłbyś zrozumieć? Cicho. Uspokój się. Uspokój. Nie bój się cierpienia. Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Pozostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. Trójca zaczyna się niepokoić. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam nadzieję. Hej! Laro, ocknij się, żyjesz? Ach, dzięki Bogu. Anna, co ty tu robisz? Nie wiem. Nie pamiętam. Laro, co się tu dzieje? Boję się. Strasznie mi przykro. Nie, pomyślałam, że trafię do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają tego, czego szukał mój ojciec. Och, nie, Laro. Ostrzegałam cię. Czegokolwiek potrzebują, daj im to.
To nie takie proste. Trzymaj się. Wyciągnę nas z tego. Znajdę sposób. Nie dotykaj jej! Proszę, nie! Gadaj! Nie! Nie, sukinsynu! Gdzie jest boskie źródło? Proszę, przestań! Nie wiem, gdzie jest! Wystarczy. Naprawdę nie wie. Co? Ty... Nie. Jesteś z nimi? Nie wierzę w to. Ty szmal! Nie mogłaś odpuścić. Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens. My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart. Przecież widziałam, jak działa Trójca! Odmawiasz? A jak ci się, kurwa, zdaje? Powiedz mi, Ano. Trójca zwerbowała cię, zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem? Czy dopiero później? Kochałam Richarda. Ale był zaślepionym idealistą. I to go zniszczyło. Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała, przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. Koniec tej zabawy. Nie. Jeszcze nie. Ty i ja. Możemy jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym, Laro. Jeszcze nie koniec! Sukinsyn! Może nie potrafi być inny. Myślałam, że jestem tu sama. Ja też, a tu proszę. Jak ma na imię moja nowa znajoma? Nieważne. Długo tu nie zostanie. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Wyciągniesz nas stąd? Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem, kim jesteś ani co tutaj robisz. Przykro mi. Ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. Beze mnie daleko nie uciekniesz. Nawet nie wiesz, jaką drogę już przebyłam. Co o nich wiesz? To sekta. Pradawna i tajna.
Jej członkowie są przekonani, że realizują dzieło Boże. Z tego, co widziałam, daleko im do świętości. Można tędy wyjść? Nie, ale znalazłam coś, co może się przydać. Udało się. Możesz wyjść na zewnątrz? Czekaj! Wypuść mnie! Mogę ci pomóc. Nie mogę ci zaufać. Nie musimy być wrogami. Teraz to rozumiem. Podejrzewam, że ty również. Lepiej pracuje mi się samej. Znam teren. Wiem, gdzie co jest. Szybko się uczę. To nie wątpię. Mogę ci zaoferować coś cenniejszego. Wiem, czego szukacie wy wszyscy. Dziękuję. Jestem Jacob. Lara. Weź to. Gdybyśmy mieli się rozdzielić. Musimy stąd iść. Lada chwila będzie tędy przechodzić patrol. Wiesz, jak się stąd wydostać? Tak. Miałem trochę czasu na zapoznanie się z tym miejscem. Ona. Muszę się tam dostać. Strzelców wyborowych i zwiadowców. W porządku. Mamy spory teren do przeczesania, a trójca chce jak najszybciej... Jacob, co on robi? To tutaj. Czuję to. Radzieckie dokumenty są... Cholera. Ostrożnie, Laro. Co z Croft? Póki co, zostawmy ją przy życiu. Chcę już opuścić to lodowe piekło. Mam dobre wieści. Zwiadowcy przeprowadzili rekonesans. Tubylcy mają osadę. Po drugiej stronie góry. Wkrótce zwyciężysz. Oboje je odniesiemy. Pod warunkiem, że znów się nie zdekoncentrujesz. Co masz na myśli? Masz do niej sentyment. Do tej Croft. I dlatego wciąż żyje. Ale nie możemy sobie pozwolić na wspominki. Wątpisz we mnie?
Wiesz, co zrobiłam dla Trójcy? Co poświęciłam? Co przechodzę? Nic mi nie jest. Żadne z nas nie miało łatwego życia, ale przysiągłem, że zawsze będę cię chronił. I kto tu jest sentymentalny? Obiecuję ci. Nasze wysiłki zostaną nagrodzone. Przeżyjesz. Dzięki mocy boskiego źródła. A co najważniejsze, będziesz żyła w świecie wolnym od grzechu. Wyślij ludzi do osady. Sprawdź, co wiedzą. To zbyt niebezpieczne. Pozwól mi na trochę przyjemności. To nie będzie miało znaczenia, gdy odniesiemy zwycięstwo. Konstantin, potrzebują cię w celi więziennej. Jesteśmy w tym razem, siostro. Pamiętaj. Zawsze. Co ty robisz? Ludzkość zostanie osądzona, a niewierzący obrócą się w proch. Tylko ludzie czystej wiary zaznają łaski i otrzymają dar wiecznego życia. Uciekaj stąd! Znajdę cię! Musimy ich znaleźć! Szukajcie dalej! Muszą być gdzieś tutaj. Więzienie przyszłe. Zachowajcie czujność. Wciąż musi tu być. Tak. Teraz musimy znaleźć wyjście. Myślałam, że cię straciłam. W życiu. Dzięki, że mnie stamtąd wydostałaś. Ruszajmy! Możemy wyjść ten...
wszystko w porządku? Tato... Spokojnie. Wypij. To pomoże. Mogłeś zostawić mnie w rzece. A ty zostawiłabyś mnie? Rozważyłabym to. Myślisz, że ja tego nie zrobiłem? Czemu ryzykowałaś tyle, żeby tu przybyć? Boskie źródło. Wiem, czego szukasz. Ale chcę wiedzieć, dlaczego. Gdy dorastałam, miałam tylko ojca. Też był archeologiem. W ostatnich latach życia miał obsesję na punkcie mitów i nieśmiertelności. Oczywiście nikt mu nie wierzył. Włącznie ze mną. Nasza ostatnia rozmowa była kłótnią. On odebrał sobie życie. Myślałam, że się z tym pogodziłam, ale... Stało się coś innego. Zobaczyłam coś, co uważałam za niemożliwe. Wszystko się zmieniło. Zdałam sobie sprawę, że ojciec miał rację. Zginął w bólu i samotności. Ale jego śmierć nie pójdzie na marne. Sądzisz więc, że boskie źródło istnieje naprawdę? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale jeśli jest w tym ziarno prawdy, znajdę je. Trzeba je przeanalizować, poznać. To może zmienić świat. Czegoś takiego nie powinno się skrywać. Zmiana nie zawsze wychodzi na lepsze. Chcesz, aby Trójca weszła w posiadanie tajemnicy nieśmiertelności? Oczywiście, że nie. Wobec tego proszę, abyś nie porzucała swojego celu, ale zmieniła drogę do niego. Dołącz do mnie i moich ludzi. Pomóż nam odeprzeć Konstantina i Trójcę. A potem co? Opuścisz Dolinę Nietkniętą. Ale ze świadomością, że postąpiłaś słusznie. Nie. Przykro mi. Nie mogę tego zrobić. Nie możesz? Czy nie chcesz? Będę walczyła z Trójcą. Ale mój cel nie ulegnie zmianie. Jeśli poddam się teraz... Miałabyś wrażenie, że zawiodłaś go? Nie tylko jego. Potrzebuję odpowiedzi, Jacob. Muszę to zrozumieć. Idziesz? W tej chwili martwię się o moją osadę. Leży za przełęczą. Dzień drogi piechotą. Ale można tam dojść szybciej przez starą kopalnię miedzi. Odpocznij. Wkrótce wrócę. Formacja.
księga zawiera rozważania na temat siły woli. Hotola! Nie, to... O mój Boże, nie. To nie może być. Dora, hak, nie ra. No dalej, bujojcie, czekam, jak cię czekam. Nierealnie. Nie. Starożytny rękopis o darach ziemi. Się ratujemy nawzajem. Dzięki. Cieszę się, że nic ci nie jest. To tędy? Tak. W środku będzie ich więcej. Nie musisz tego robić. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Wciąż chcę odpowiedzi. A więc nie ma czasu do stracenia.